Agnieszka Hałas, Samorządowy Ring. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś naszym gościem jest prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam wszystkich państwa. Panie prezydencie, takim tematem, który spędza sens powiek nie tylko zielonogórzanom, ale wszystkim Polakom, to ostatnio chyba upały i susza związana z upałami. W Zielonej Górze zebrał się sztab kryzysowy. Kto należy do takiego sztabu? Rozmawialiśmy wśród wszystkich zainteresowanych tym, jak to się będzie kształtowało, jak będzie wyglądało, bo to nie tylko woda, tak naprawdę dużym problemem w którymś momencie była energia elektryczna. Ja przy okazji tego to oczywiście również i strażacy, i policjanci, i służba zdrowia, w każdym tym, i MZK, w każdej z tych dziedzin staramy się rozwiązywać problemy, o ile takowe występują, lub myśleć o tym, co by było, gdyby. Więc na dzień dzisiejszy Zielona Góra jest bezpieczna, zasoby wody są w miarę stabilne, nie mamy problemów z pozyskiwaniem wody pitnej. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że wiele lat wcześniej przeprowadziliśmy różnego rodzaju inwestycje z tym związane, dlatego też teraz tych problemów nie ma, które często widzimy w telewizji, że właśnie niektórzy mają problem, aby pozyskać wodę do picia. Myślę, że warto o tym rozmawiać, warto o tym myśleć, warto o tym pamiętać, bo tak naprawdę no, czasami może dojść do sytuacji odpukać, czego nigdy nikomu nie życzę, że czegoś może zabraknąć, że coś się może popsuć, więc myślmy o tym zawczasu, a nie dopiero w momencie, kiedy coś się psuje. Ale jednak o jakichś stratach musimy powiedzieć, bo stanęły zakłady przemysłowe. To nie wynika tak naprawdę z działań prezydenta miasta, z polityki państwa i myślę, że ten sygnał, który był teraz, będzie na tyle czytelny dla wszystkich polityków, abyśmy choćby przystąpili do tego, co jest niezbędne, do budowy nowych mocy, czyli do budowy na przykład elektrowni w Brodach, ja jestem za jak najbardziej, budowy kopalni, bo jak widać, kiedyś może nam tego prądu zabraknąć, a bez prądu życie jest w tej chwili niemożliwe i myślę, że wszyscy o tym dobrze wiemy. No właśnie, odra do kolan, dyskusja toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Jakie są postanowienia sztabu kryzysowego? W perspektywie mówię, bo znaczy, mówimy również o zmianie klimatu. My opieramy swojego zapotrzebowania na wodę na bazie Odry, więc tak naprawdę jest projekt związany z tym, aby Odra była bardziej rzeką uregulowaną. Natomiast są to projekty krajowe, my to tylko i wyłącznie monitorujemy, nie uczestniczymy w tego typu dyskusjach, bo nie jesteśmy stroną, nie jesteśmy do nich dopraszani. My swoje zapotrzebowanie na wodę opieramy w dużej mierze na studniach głębinowych. Panie prezydencie, jak bumerang wraca również temat południowej obwodnicy miasta. Środowiska proekologiczne protestują, chociażby wczoraj odbyła się taka, oni nie nazywają tego protestem, a dyskusją z miastem. Co mówią na ten temat mieszkańcy, bo konsultacje społeczne trwają, kończą się dzisiaj o północy. Było spotkanie z mieszkańcami Świdnicy. Co zielonogórzanie mówią na ten temat? Generalnie jak rozmawiam z mieszkańcami, to wszyscy są zwolennikami budowy nowych rozwiązań komunikacyjnych, bo zdają sobie z tego sprawę, że bez budowy nowych dróg staniemy kiedyś w wielkich korkach. Część z nas doświadcza tego w tej chwili podróżując trasą nad morze. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje na S3, a to nie tylko na S3, bo automatycznie droga z mostem w Cigacicach, czyli Zielona Góra, Cigacice jest zablokowana, zakorkowana. Tak naprawdę brak nowych dróg, choćby nawet nie tylko i wyłącznie tych, powoduje to, że w mieście robi się niebezpiecznie. Na trasie północnej ostatnio kilka wypadków, w tym również śmiertelne, bo tak naprawdę ruch nam rośnie, rośnie ilość samochodów. Jak nie będziemy budować nowych dróg, to tak naprawdę za jakiś okres czasu staniemy wszyscy w jednym wielkim korku i będziemy się zastanawiali, co za człowiek był, że nie myślał o tym, że trzeba będzie kiedyś jednak tych dróg wybudować więcej, więc my myślimy o tym, rozmawiamy. To nie jest sprawa jak bumerang, to jest nasza inicjatywa, byśmy do tej dyskusji wracali. Przedstawiliśmy 5 różnego rodzaju przebiegów, które można jeszcze między sobą łączyć, więc tych dróg można wyznaczyć kilkadziesiąt różnego rodzaju rozwiązań, natomiast no, ekolodzy mówią nie budowie w ogóle nowych dróg, więc ja się z tym nie zgadzam, bo oni również są przeciwko budowie S3, więc cóż, no ciężko polemizować, a kiedyś jak rozmawiałem z nimi, no to oni mi tłumaczyli, że przecież to w sumie można trochę wcześniej wyjechać i też się dojedzie. No tak nie jest i nie będzie. Ilość samochodów przybywa, ilość samochodów rośnie. Oczywiście Zielona Góra ma wielki skarb w postaci lasów, ale ma również przekleństwo, bo niech mi pani pokaże, która droga do Zielonej Góry nie prowadzi przez las. Budowa S3, z czym się wiąże w tej chwili? Z wycinką drzew i myślę, że nikt nie ma ku temu wątpliwości. A ja uważam, że my nigdy nie prowadziliśmy wycinki, która jest bezsensowna. Budując choćby nawet aquapark w Zielonej Górze, CRS, wycięliśmy 2000 drzew.
Ja myślę, że mieszkańcy nie żałują tej decyzji i tak samo będzie w wielu tych przypadkach. Mieszkańcy nie żałują decyzji budowy Minizo, co też się wiązało z wycięciem kilku drzew, rozbudowa stadionu żużlowego, również wycięcie drzew i myślę, że też nie narzekają. Budowa ulicy łączącej Jędrzychów z Wrocławską, również wycinka drzew i myślę, że również mieszkańcy z tego tytułu nie narzekają. Natomiast no cóż, jest takie przysłowie, jeszcze się taki nie urodził, aby wszystkim dogodził. Ci akurat państwo, którzy protestują, nie protestują przeciwko wszystkiemu, przeciwko no, budowie czegokolwiek. Oni są zawsze na nie. Ja szanuję ich zdanie, bo można być na nie, ale chciałbym usłyszeć argumenty. Natomiast argument mówiąc o tym, że nie trzeba budować drogi, bo w mieście w sumie tak naprawdę nie ma samochodów i nie ma tego problemu. No cóż, ja myślę, że możemy zobaczyć, co się dzieje w gazetach, bo system komunikacyjny Zielonej Góry jest w miarę wydolny, o ile nie prowadzimy jakiegoś remontu lub nie ma jakiegoś wypadku. W przypadku jakiegokolwiek remontu, wypadku, nasz system legnie zawsze w gruzach. Ja myślę, że ci, którzy budowali szosę kisielińską, ci, którzy budowali Konstytucję 3 Maja, wyburzając pewne budynki w Zielonej Górze, nie sądzili, że te drogi za jakiś okres czasu, a ten okres już nastąpił, zakorkują się na Konstytucji i te korki są już standardem. No właśnie chciałam, panie prezydencie, zapytać o te prognozy. Na czym opiera się miasto, decydując o takich inwestycjach? Oczywiście na prognozach, jak będzie wyglądało natężenie ruchu i to badania są prowadzone nie tylko i wyłącznie przez nas, ale również przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i one wskazują dla nas niestety, w przypadku braku pomyślenia o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, ruch na trasie północnej będzie w szczytowych momentach większy niż na S3, więc cóż, trzeba o tym pamiętać. Przecież tam się buduje wiele nowych mieszkań. Ja myślę, że trasa północna, która kiedyś była poza miastem lub na jego obrzeżach, a teraz jest w środku, pokazuje również to, że po prostu fizycznie ona przestaje pełnić rolę obwodnicy, staje się bardziej obwodnicą śródmiejską, a nie obwodnicą miasta i trzeba myśleć o nowych rozwiązaniach, jak nie będziemy o nich myśleć. Cóż, droga przez park została zaplanowana w 60 którymś roku, wybudowana po 40 latach, a ci, którzy z niej korzystają, sami widzą, jakie tam jest natężenie ruchu i jak ona była potrzebna. Mamy 5 wariantów, a 4 z nich prowadzą przez Las Piastowski, jeden wariant jest drogi jest wysunięty najbardziej na południe. Żaden z nich nie prowadzi przez Wzgórza Piastowskie. Mhm. Bo tak naprawdę to było klucz programu i klucz problemu. Żaden z tych wariantów nie prowadzi przez Wzgórza Piastowskie. Las Piastowski rozciąga się od Zielonej Góry do Wrocławia. W związku z zaistniałą sytuacją nie da się poprowadzić drogi, która pójdzie poza Wrocławiem, a będzie obwodnicą Zielonej Góry. A kto i kiedy zadecyduje w końcu o tym, jak tak naprawdę ta droga w tej chwili firma, która została do tego wyłoniona, przedstawi wynik tych konsultacji. Poza Zielonej Góry firma, która się tym zajmuje od wielu lat i są specjalistami w tym zakresie, przedstawią teraz kolejną, mniejszą ilość wariantów i będziemy dalej dyskutować na ten temat. Do kiedy ta obwodnica powinna powstać w Zielonej Górze? Ja bym chciał, żeby powstała jak najszybciej, ale trzeba pamiętać o tym, że to są wszystko rzeczy, które toczą się latami. My teraz próbujemy wytyczyć przebieg tej drogi tak, aby każdy, kto będzie chciał ewentualnie kiedykolwiek inwestować gdzieś, budować się, to wiedział, że słuchaj, za jakiś okres czasu, być może za 5, być może za 10 lat, a być może za 20, koło ciebie może przebiegać droga, żebyś nie miał wątpliwości, żebyś się nie denerwował, bo wybudujesz się i potem przyjdziesz, no ja się wybudowałem, a mi teraz drogę budujecie, więc trzeba ten przebieg wyznaczyć, narysować, nie na zasadzie takiej, że będzie szła w granicach administracyjnych Wrocławia, a jednak w granicach administracyjnych miasta i dążyć do realizacji jak najszybciej, natomiast są to procesy wieloletnie. Ja myślę, że jakby się udało w granicach 7-8 lat to zrobić, to byłby to naprawdę sukces wielki i będziemy o to walczyć i zabiegać, bo uważam, że musimy myśleć o nowych drogach, bo naprawdę ilość samochodów przybywa. Ci, którzy mówią, że samochodów nie przybywa, są w wielkim błędzie. Panie prezydencie, przy miejskich inwestycjach zostajemy. 1 września ma zadźwięczeć dzwonek w szkole, w zespole edukacyjnym przy Zastalowskim. Ilu uczniów znajdzie tam miejsce? Tam jest placówka na 300 dzieciaków i ona będzie oddana. Oczywiście tutaj też mieliśmy przeciwników, dlaczego w tym miejscu i po co tam budujemy tą szkołę, więc to też tak a propos tego, bo tam też wycięliśmy drzewa budując tą szkołę. Natomiast moim zdaniem ona jest fajnie skomunikowana, bo problemem dużym przy każdej szkole, przy każdej placówce oświatowej 1 września jest to, i nie tylko 1 września, jak jest rok szkolny, że nie ma gdzie zaparkować, nie ma jak dojechać. Mieszkańcy osiedli nie chcą mieć szkół wewnątrz osiedli, bo mówią, że to jest tragedia. Na Zastalowskim jest druga szkoła i tam również już jest problem, bo rodzice chcą, żeby wybudować jeszcze jeden dojazd do szkoły, ale mieszkańcy, którzy tam mają swoje posesje, mówią, że nie, oni w tym miejscu, w którym
jedna strona chce, nie chcą. Musimy myśleć o tym i będzie 1 września otwarta na ponad 300 dzieciaków nowa placówka w mieście, bo jest taka potrzeba w tej części miasta. Oczywiście mamy miejsca, ale w innej części miasta, tylko nie wyobrażam sobie, żeby te 6-letnie dzieci czy 7-letnie dzieci miały dojeżdżać na osiedle piastowskie, żeby wchodzić do szkoły, bo to nie tędy droga, stąd tam, gdzie jest taka potrzeba, podejmujemy decyzje trudne, bo to są trudne decyzje, które kosztują nas miliony złotych, ale budujemy placówki oświatowe. To ma być jakaś super nowoczesna placówka, co ją będzie wyróżniać na tle innych? Ja myślę, że będzie można pójść, zobaczyć 1 września i Państwo pewnie też będziecie mieli szansę ją zobaczyć, pokazać wszystkim. Będzie troszkę inna, bo to będzie i szkoła, i przedszkole połączone razem w jednej dużej placówce z różnego rodzaju udogodnieniami. Uczymy się również, jak stworzyć jeszcze lepsze obiekty. Na pewno nie jest on idealny, ale to zawsze jest też dylemat związany z tym, że chciałoby się jeszcze więcej wydać, a na to wszystko pieniędzy nie starcza. We wrześniu dzieciaki do szkoły, a radni wracają do pracy. Co podczas pierwszej sesji? Radni wracają do pracy już w przyszłym tygodniu, więc zanim się wrzesień rozpocznie. Wiele różnego rodzaju uchwał dotyczących spraw porządkowych, naprawdę kilkanaście przygotowanych projektów. Na pewno znajdzie się jakiś element, który wywoła różnego rodzaju dyskusje. Między innymi jest zmiana, czy jest nazwanie jednego ronda, więc myślę, że tam też może dojść do dość dużej dyskusji, bo tutaj część radnych przoduje w tym, że jeżeli chodzi o nazewnictwo ulic i rond, to są dla nich tematy bardzo ważne, istotne. Z mojego punktu widzenia być może trochę mniej istotne, ale cóż, każdy ma swój punkt widzenia. Czekamy w takim razie. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Janusz Kubicki był naszym gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.